Na Jeziorze Sławie w województwie lubuskim, gdzie odbędą się 9 regaty książęce Szkwał 2011, może wypłynąć około 20 łodzi. Tak więc ilość miejsc jest ograniczona, a warto zaznaczyć, że tegoroczne wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Wpisowo od załogi biorącej udział w regatach dzięki dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Świdnicy wyniesie 80 zł. Wyżywienie wraz z noclegiem dla 4 osób nie powinno przekroczyć 800 zł. Wszystkich zainteresowanych już dziś zachęcamy do zgłoszenia się do Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej, która właśnie te zgłoszenia będzie przyjmować do 5 września ze względu na ograniczoną liczbę załóg, które mogą wystąpić. Na pewno dla wszystkich zaplanowano wiele atrakcji, również dla kibiców, których zachęcamy do udziału w tym wielkim i cyklicznym przedsięwzięciu. Ponadto dla uczestników i kibiców regat zostanie zorganizowany mecz piłki siatkowej i biesiada żeglarska przy ognisku. Organizatorzy zapewniają również dostęp do sprzętu wodnego.